Jeg kan godt lide dig. Dziękuję. Nie ma strach. W każdej dziedzinie, jeśli chodzi o energetykę odnawialną, ja jak czas odpowiadam za sprawę energetyki związane z energią elektryczną. To tutaj elektrację energetyczną, chciałbym powiedzieć, że w tej chwili nawet promieni prosumentów. Prosument to ktoś taki, kto postanowi, że na swoim dachu na przykład założy panele, uruchomi małą biogazownię, to on już nie musi rejestrować obecnej działalności gospodarczej. On tylko zgłasza zakładowi energetycznemu, że coś takiego robi i zakład energetyczny zakłada na długi liczny, czyli liczyć na sprzedaż energii, na zakup energii. Czyli jak potrzebuje energii więcej niż sam wytwarza, to kupuje od zakładu energetycznego. Jak wytwarza więcej energii niż potrzebuje, na przykład nie ma nikogo w domu, nic się w domu nie robi, to wtedy oddaje tę energię do zakładu energetycznego. No za to, że on sam decyduje, kiedy oddaje energię elektryczną, to zakład energetyczny oddaje tyle mocy energetycznej, ile on oddał na jego potrzeby pomniejszoną 20%. Ale to taka partnerowa wymiana, którą w tej chwili bardzo mocno promujemy w ramach tych przydomowych wytwórni, czyli chcemy, żeby było tej energetyki, szczególnie w terenach wiejskich, jest najwięcej rozproszonej, dlatego że tam mamy najsłabsze linie energetyczne. Rozproszona energetyka jest bardzo korzystna. I tutaj promujemy, nawet na to są środki pomocowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli ktoś był zainteresowany, to się rozejrzeć. No ja powiem tak, że liczba prosumentów, czyli tych osób, które produkują dla siebie energię, a na dłuższe oddają do zakładu energetycznego i barterowo się rozliczają, to w tej chwili nam wzrosło już dwukrotnie. Mamy kilkadziesiąt tysięcy takich już prosumentów, którzy w Polsce są indywidualnymi produktami energii elektrycznej. To mogą być każdy, takimi prosumentami mogą być nawet szkoły. Nie to jeszcze ten film przeszkodzący, to mogą być szkoły, jakieś urzędy gminy i inne, które na swoje potrzeby produkują tę energię elektryczną. Więc ja do takiej działalności zachęcam, ale wracając do energii jądrowej, która została poruszona. Otóż negocjując z Komisją Europejską możliwość pozostawienia tej energetyki węglowej, którą mamy w Polsce do czasu, aż ona w naturalny sposób się zużyje, to my wygraliśmy jedno, że musielibyśmy, żeby wyjść z energetyki węglowej, musielibyśmy zwiększyć cenę energii prawie o drugie tyle. To Polacy by po prostu prawdopodobnie nie znieśli w normalny sposób. Mieliśmy dużo kłopotów ze wszystkimi. Gdybyśmy zrezygnowali z energetyki tylko budowali nowe elektrownie gazowe i inne, odnawialne i tak dalej. Dlatego, że to by było musiało być dużo szybko, bardzo duże inwestycje, które by się odbiły na cenie energii elektrycznej. My wynegocjowaliśmy w Komisji Europejskiej, że te elektrownie węglowe na lata u nas zostaną, tak? A więc w związku z tym będzie to takie wyjście etatami chodzenia z energetyki. Także my właściwie będziemy mieli gdzieś do 2050 roku na pewno energetykę węglową. Jeżeli tak, no to jest w Komisji Europejskiej po określony pułap wysokości zanieczyszczeń. Ten pułap to jest wynosi 550 no to powiem, to jest sprawne. No to powiem, to jest sprawne, ale nie wiem, o ilości, o 550 gramów na kilowatogodzinę, odnosząc się właśnie do tej wskaźnika Komisji Europejskiej, to możemy powiedzieć tak, że my z energetyką węglową tego wskaźnika nie jesteśmy w stanie wypełnić. I teraz, żeby to wypełnić, to jest na obóz jakiegoś takiego, która my nie nakładamy sznur, tylko i tak musimy nową elektrownię budować, więc mieliśmy zasadę, że wybudujemy jedną elektrownię trzyblokową
letnią drogą, która jest zeroemisyjna. Bo energetyka jądrowa jest zeroemisyjna, nie daje żadnej emisji szkodliwej, jeśli chodzi o energetykę. Nie wycinamy, tylko my budujemy pod przyrost mocy. Pod ten przyrost związany z naszym rozwojem gospodarczym. A więc zakładamy, że do roku 2030 w Polsce przybędzie między 23 a 25% produkcji energii. Dobrze, ale teraz my musimy w to miejsce na pomocy, bo Komisja Europejska powie, że węgla, który macie, nie. Ale nie budujecie, rozumiecie, jeżeli teraz przybędzie wam zapotrzebowanie na energię, a ciepło czy energię elektryczną, no to możecie, ale na przykład jądrową. No i pytanie moje, jak to technologie jądrowe skąd i paliwo jądrowe skąd i ile nas to będzie kosztowało? My wybieramy. Więc my sami decydujemy, tylko musimy wypełnić ten limit emisji. Jak go przekroczymy, to będziemy za to płacić. I teraz ta energetyka jądrowa, która jest zeroemisyjna, nam się po prostu części układa, to jest sprawiedliwe, bo dzisiaj jakoś funkcjonujemy. A za 20 lat to jak to się zmieni? Chodzi o to, że nam będzie wzrastała po pierwsze ilość energii, którą będziemy wyzużali. Za 20, ale ja mówię już za, do 30 roku, no 25%. Ale jeżeli na przykład weźmiemy, teraz jeżeli dalej poszli się w energię odnawialną i z tego mieli ciepłownictwo, wszędzie, bo jest to możliwe. Ja mówię o energii elektrycznej w tym momencie. No ale energię elektryczną to pozwoliliby być węgla, a ciepłownictwo... Nie, nie, ale w energii nam przybędzie potrzeby 25% do 30 roku energii elektrycznej. Ja mówię o samej elektrycznej w tym momencie. I nie musimy to zapewnić. Jeżeli chcemy zmniejszyć emisję, to dla nas jedyna jest droga energetyko jądrowa, dlatego że ona jest pewna, bo będziemy budowali energetykę. Ale Niemcy się wycofują z energetyki jądrowej, Francuzi też. No to oni mają sytuację taką, że ta energetyka jądrowa już nie jest używana. Oni mają już 50 lat użytkowaną. Bo to są najpierwsze elektrownie wybudowane zaraz po wojnie Europę. I teraz dla nich jest dylemat. Czy wydawać kilkadziesiąt miliardów euro na remont starej, czy wybudować nową jądrową, czy wybudować inne. Oni jeszcze tej decyzji nie podjęli. Oni jeszcze żadnej elektrowni jądrowej nie wyłączyli. Oni mówią o wyłączaniu. Ale jeżeli chciałby być zamknąć, jakie to będą koszta też zamykania takiej... I rewitalizacji takiej. To jest... rewitalizacja terenu po kopalni jest droższa niż rewitalizacja terenu po elektrowni jądrowej, bo ona po pierwsze, że jeżeli powiedzieliśmy, że nam potrzeba na jedną dobę 200 wagonów ton węgla, cała logistyka przywiezienia, rozładunku i tak dalej, zaopatrzenia, to nam potrzeba, jeśli chodzi o paliwo jądrowe, 4 tiry paliwa na rok do elektrowni jądrowej. 4 tiry paliwa na rok. Natomiast elektrownia jądrowa posiada zapas paliwa, magazyny na paliwo, na zapas paliwa na 5 lat. Więc z punktu widzenia sytuacji kryzysowych i tak dalej, to jest ona nadzwyczaj bezpieczna, bo ma porównanie budowy jądrowych i paliwa do takich bloków. Więc budowa bloku jądrowego jest kilka razy, nawet czasami kryzys, tak do 4 razy droższa niż bloku węglowego. Natomiast produkcja energii elektrycznej potem jest tańsza. Jeżeli my wybudujemy elektrownię jądrową, to mamy koszt budowy rzeczywiście, ale później ta energia elektryczna w tej elektrowni jest tańsza. Jeżeli my na przykład potrafimy ze swoich środków wybudować taką elektrownię albo z niewiele zasilając kredytem, to my potem mamy dosyć tanią energię. Panie, od kogo będziemy kupowali? To w tej chwili nie ma problemu z rynkiem paliwa. W razie potrzeby jesteśmy w stanie wydobywać to paliwo jądrowe w Polsce. Ono przez dłuższy czas to z Rosją było wydobywane w Polsce. Także to, tutaj to nie ma problemu z tego paliwa. No, tego co wiem, a ja jeśli chodzi o wszystko, co jest w ziemi, to za to odpowiadam, za nasze kopaliny i myślę, że w zależności od tego, jak to będzie się płaciło. Tutaj nie jest taka sytuacja trudna jak z węglem, na przykład czy z gazem, że zabraknie i go nie ma. Bo taka elektrownia ma zapas paliwa, magazyn paliwa na 5 lat.
więc tutaj jest całkiem inna sprawa. No to też najważniejsze na pewno, to nie ma problemu, to nie jest bardzo droga rzecz. Natomiast jeśli chodzi o magazyn odpadów, to jest to 20 lat. Więc jest to kwestia tego typu, że to już jest rozwiązane. Na przykład niedaleko Warszawy, między Warszawą a Ostrołęką, w Różanie, jest magazyn odpadów promieniotwórczych. Gdzie z tego czasu Rosjanie z własnych elektrowni nawet dostarczali część odpadów, ale w Polsce od 1990 roku ten magazyn odpadów promieniotwórczych służy dla odpadów wszystkich jądrowych, czyli tych, mamy dużo zużycia materiałów pochodzących z energetyki jądrowej w medycynie. Tutaj wiemy, prześwietlenia i tak dalej. I ten magazyn to jest w moim okręgu wyborczym i praktycznie rzecz biorąc nic nie słychać, żeby tam mieli ludzie jakieś problemy zdrowotne i inne, a wójt się martwi teraz, co to będzie z budżetem gminy, jak ten magazyn zostanie zamknięty. Bo z tego tytułu każdy włodarz dostaje odpowiednie opłaty. Więc magazyny nie są szczególnie, nawet jeżeli się zdecydowali, żeby poza Różanem tak będzie musieli teraz myśleć o tym, gdzie magazynować to paliwo jądrowe. Natomiast rzeczywiście problem i zaopatrzenia, i magazynowania to jest problem, który się rozwiązuje jednorazowo na bardzo wiele lat. Bo taki magazyn się opróżnia i potem przez 20 lat on zbiera paliwo w trakcie funkcjonowania. Także elektronowe, te nowoczesne elektrownie jądrowe są naprawdę bezpieczne i jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę nawet ten wybuch elektrowni w Japonii, jeżeli miał miejsce, to przecież tam było niespotykane w ciągu ostatnich, mimo że Japonia jest terenem trzęsień ziemi, to trzęsienie ziemi, które wtedy miało miejsce, było niespotykane. I to doprowadziło nie do wybuchu jądrowego, tylko do wybuchu zapasów wodoru. Jeżeli weźmiemy Czarnobyl, no to w Czarnobylu Rosjanie dokonywali różnego typu prób jądrowych, a tam nie było właściwego zabezpieczenia. I to też nie był typowy wybuch jądrowy, tylko był wybuch związany właśnie z listynymi różnego typu programami badawczymi, które prowadzili. Jeżeli weźmiemy powołanie na kraje zachodnie, to energetyka jądrowa we Francji to jest prawie 60% energii produkowanej w energetyce jądrowej, kilkadziesiąt elektrowni jądrowych, w Niemczech około 40% energii produkowanej w energetyce jądrowej i od wojny do dzisiaj tam się nigdzie nic stranicznego nie złożyło. Co w elektrowniach konwencjonalnych, awarie różnego typu, gdzie ludzie nawet tracą życie, zdarzają się, więc dlatego też tutaj nie należy przeszkadzać się z jakimś zagrożeniem. Natomiast faktem jest, że budowa jest droższa, ale musimy coś wybrać. Do energetyki odnawialnej też dokładamy dużo pieniądze. I to dokładamy nie wszyscy z własnych kieszeni. Bo już dzisiaj przy potencjale około 11% energetyki odnawialnej w Polsce my dopłacamy w każdych 100 zł ceny za energię elektryczną ponad 10 zł dotacja do energetyki odnawialnej, to jest energetyka dotowana. Więc jeżeli my bez dotacji będziemy działali, jaki pan wtedy minister myśli? Myślę o energetyce odnawialnej, a więc o wszystkich źródłach energii elektrycznej do energetyki odnawialnej, które są w Polsce w tej chwili wybudowane. To jest wiatrowa, to są fotowoltaika, to są biogazownie. To praktycznie rzecz biorąc, to jest problem wszędzie z dotarciem do tej energii. Nawet jeżeli weźmiemy o sprawę geotermii, to też wiele samorządów chętnie by korzystało. Tylko 20 milionów na jeden odbiór, 20 milionów na drugi odbiór. Wybudowanie całego systemu, to są też potężne koszty. No, wcześniej budowaliśmy ciepłownie, elektrownie, to też kosztowało. No, to powiedzmy, że mamy jakąś alternatywę i jak mamy zniszczenie miejsca, to idziemy w tym kierunku i to wspieramy finansowo. Ale mówię, że to są koszty wszędzie, które ponosimy. Tak samo z energetyką jądrową. Dla bezpieczeństwa energetycznego, dla tej dywersyfikacji źródeł, ponieważ to jest elektrownia, która będzie niezależna od pogody, od tego, czy dzieje wiatr, nie będzie zależna od tego, czy słońce świeci. A geotermia jest niezależna. Ja to stwierdzam cały czas, że geotermia ma swoją większość nad innymi
źródłami. No tylko tyle, że trzeba odwagi, żeby wywierzyć i dojść do wniosku, sprawdzić, jaka tam jest temperatura, czy ona da nam właściwie efekt tymczasowy i tak dalej. No to jest szereg z tym problemów. Ale jeżeli już gdzieś tam jest dokonana są diety, to mamy przecież różnego typu miejsca zdrowotne, gdzie na geotermii się bazuje, na diotach, gdzie to jest to dodane. To jest słuchacza, czy dziwia, bo to jest to mnie czeka. Bardzo proszę. Dzień dobry. Jeśli pani gdzieś zaczerpliwość, szczęść Boże. Prosimy. Ponieważ Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej oraz też pana premiera Morawieckiego, to, że w tej dziedzinie przepisy zostaną zmienione i zostaną przeznaczone dodatkowe środki, to w miliardach złotych liczone, żeby na przynajmniej znaczna część Polaków na przyszłą zimę została już wprowadzona do ten program termomodernizacji. Ta nowela, mamy rozumieć, będzie chodziła. Tak jest, w najbliższym czasie specjalny program przygotowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie funkcjonował także za pośrednictwem wojewódzkich funduszy i będą to pieniądze dotacyjne, jeżeli ktoś będzie posiadał z własnych. Ja tutaj jeszcze mogę się mylić co do kwot, ale zakładam, że wkład własny nie będzie większy niż wymagany, większy niż 1/4, czyli około 25%. Pozostałe pieniądze zabezpieczy na ten cel Narodowy Fundusz. I z tego tytułu nie będzie potrzeba brania żadnych kredytów. A więc jeżeli ktoś zgromadzi te środki na to 1/4, a może nawet zastanawiają się na tym, że 1/5 to tylko 20%, to pozostałe środki będą finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Druga rzecz jest taka, że do tego, żeby dokonać zrobić jeszcze nie tylko ocieplenia, ale efektywność ogrzewców do wymiany piecy, to tutaj zostaną specjalne zachęty też uchwalone, przyjęte przez rząd, żeby do tego zachęcić także samorządy, żeby uczestniczyli w tej pomocy dodatkowo. Na wymianę piecy. Ja myślę, że mamy jeszcze pytanie do spalania gazu zgazowanego do węgla. Wiemy, że to jest ciężka chemia. To jest właściwe rozwiązanie. No ale czy taka elektrownia, w której się budują
może jakie to technologie, tak, jeżeli chodzi o spalanie. Jest technologia zgazowania węgla. Pierwsza taka elektrownia na zgazowanie węgla została wybudowana w Japonii, 200 MW. Nasi fachowcy oglądali i zapoznawali się z tą technologią. No i w porozumieniu z Japończykami prawdopodobnie w Polsce będzie pierwsza w Europie wybudowana elektrownia ze zgazowania węgla. To będziemy patrzyli co na przyszłość, jak będziemy mogli zużywać węgla bezpośrednio. I jeżeli byśmy mieli jeszcze węgiel, no to jak go wykorzystać, żeby było to zgodnie z przepisami? No jakby chcieli porównać takie spalanie z zgazowanego węgla z normalnym gazem. Jak to wychodzi? To jest problem energetyczny, no i kwestia później spalania ochrony środowiska, bo też myślimy, że no do atmosfery CO2 się dostaje z jednego czy z drugiego prawda procesu. Ponieważ zgazowanie jest w systemie zamkniętym, a więc wszystkie zanieczyszczenia sobie były odizolowane, więc trzeba atmosfery nic nie dostaje, natomiast elektronia jest napędzana gazem. Ten gaz w specyfice technologicznej, w zakresie ilości emitowania zanieczyszczeń i tak dalej, zachowuje się podobnie jak gaz przysiowy. A więc to tak jakby ta elektronia była normalnym gazem napędzana i z tego tytułu ona znów w budowie jest droższa, bo to cała technologia zgazowania musi pójść, tak to podłączamy gaz w sieci i już mamy, czyli na elektronię to musimy budować instalację specjalną zgazowania węgla i cała ta procedura zgazowania węgla kosztuje. Stąd my nazywamy to pilotażem, bo nie wiemy, czy ta elektrownia wybudowana w takiej formule będzie rentowna, czy nie będzie rentowna. Ale ponieważ mamy w Polsce węgiel, mamy dodatkowo zagłębie węglowe przecież na wschodzie Polski, to jest województwo lubelskie. I tutaj też przecież możemy nie tylko w Bogdance, ale dodatkowo jeszcze to miejsce, gdzie ten węgiel można wydobywać. Więc my chcemy sprawdzić po prostu w praktyce, jak to będzie chodziło, jak to będzie rentowne, czy to coś w Polsce opłaci. Podejmujemy ryzyko budowy takiej podejmujemy ryzyko, ponieważ zaczęliśmy budować. Już ona jest na etapie projektowania. Kiedy? Normalnie nie jest jeszcze budowana. Ja myślę, że w przyszłym roku taka inwestycja będzie też chłopczyć. Technologia japońska. Technologia będzie chyba taka wspólna polsko-japońska. Panie się dobiega końca nasz program, mamy 2 minuty. Podsumowanie, czy są jakieś może tematy, o których chciałby pan minister jeszcze powiedzieć naszym widzom, słuchaczom? Chciałbym zapewnić widzę słuchaczy, że w najbliższych latach Polakom i Polsce energii elektrycznej nie będzie brakowało, że można swobodnie planować działalność gospodarczą, że można zaopatrywać się gospodarstwa ludowe w urządzenia energetyczne. Energii elektrycznej nam wystarczy. Te inwestycje, które już mamy w trakcie i te inwestycje, które planujemy, one nam zapewnią bezpieczeństwo energetyczne na najbliższe lata. I to jakby z lokalnych naszych tutaj źródeł w taki sposób, że nie grozi nam żadne zakłócenia w tej dziedzinie. Z drugiej strony myślę o uwalnianiu cen energii elektrycznej. Czy to nie będzie tego musieli się obawiać? Pan minister mówił, nie możemy inwestować, nie możemy mówić o rozwoju. Uwalnianie cen energii elektrycznej nie doprowadzi do podwyższy cen energii. Uwalnianie cen energii elektrycznej może doprowadzić do niższych cen energii. To jest jedyny atut. Tylko wtedy będzie mogło być uwolnienie prowadzone, jeśli spowoduje obniżkę cen. Rynku się nigdy nie robi po to, żeby były ceny wyższe. Ale tutaj w tej dziedzinie to może być spokojni. Natomiast druga rzecz jest taka, że sprawy paliwowe, które obecnie, jeśli chodzi o nasze samochody i dostarczanie paliw, tu mamy pełną dywersyfikację, tu w tej chwili mamy i jeśli chodzi o dostarczanie poprzez nasze porty ropy naftowej. I tutaj mamy także dostarczanie paliw przez porty, ale także przewozy samochodowe z zagranicy, też w zakresie gospodarki paliwowej. Nic nam tutaj nie grozi. Mamy także, co ciekawe, przewozy w gazie i w ropy oraz kwartalne zapasy.
poczynione, więc jak uważam, w danym momencie coś było nie tak, to mamy wystarczające zapasy na nasz rynek. O to też rozmawialiśmy z gazem, mówiłem na samym początku, że nie powinno być źle, więc nasze bezpieczeństwo energetyczne można powiedzieć, że jest najlepiej zabezpieczone ze wszystkich państw dawnego bloku radzieckiego, czyli tych, którzy byli uzależnieni od Rosji Sowieckiej. My właściwie w tej dziedzinie w moim przekonaniu najlepiej się urządzamy. Dziękuję bardzo. Na Unii Europejskiej. Dziękuję. Zostań się naszym gościem, pan minister Krzysztof Tchórzewski. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo, minister energii. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Zapraszam na spotkanie z naszym gościem jeszcze po 21.30 na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.
Minęła godzina 19:30. Drogi Maryja Kagadyckiego z swoim domu. O tej porze bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych najnowszych słuchaczy i zapraszam na Was na audycję. Radio Concita. Tak jak FM Euro. Radio Concita. Politycy klubu PiS i proponują ograniczenie liczby ministerstw do 7. Miałyby się one zajmować sprawami bezpieczeństwa kraju, sprawami zagranicznymi, skarbowymi, gospodarką społeczną, sprawiedliwością, administracją, a także mecenatem publicznym. Komentując decyzję o odwołaniu 17 wiceministrów rządu Mateusza Morawieckiego, poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak zaznaczył: zaprawdę powiadam państwu, państwo mamy za drogie. Tu trzeba się skupić nad tym. Po co urzędy pracy, skoro nie ma bezrobocia? Jeżeli w domu, w naszych rodzinach mamy cały czas tą samą pensję i będziemy się umawiali, że teraz ty wydajesz pieniądze w przyszłym miesiącu, a ja wydaję w tym miesiącu, to co się zmienia dla wydatków rodzinnych? Nic. Zdaniem Kukiz 15 konieczne jest odchudzenie administracji rządowej do 7 najważniejszych resortów. Poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak zwraca jednak uwagę na to, że rząd Mateusza Morawieckiego postawił na młodą kadrę pracującą w administracji rządowej. Premier Morawiecki, tu trzeba mu oddać honor, że tychże młodych ludzi ściąga z różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji i coraz więcej ich widać. Natomiast oni, bez przesady, nie od razu do rządzenia. Najpierw popracować trochę, nauczyć się, dopiero wtedy być ministrami, wiceministrami itd., itd. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Były antyterrorysta porywał dla okupu. Teraz stanie przed sądem. Akt oskarżenia przeciwko Dominikowi G. oraz jego wspólnikowi Janowi S. skierowała do sądu Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Dominik G., podając się za funkcjonariusza ówczesnego Centralnego Biura Śledczego, porwał mężczyznę sprzed bloku w Częstochowie. Wraz z Janem S. przetrzymywali go w bagażniku samochodu i w garażu jako zakładnika. Grożono mu pozbawieniem życia. Mężczyzna został zwolniony przez sprawców dopiero po zapłaceniu okupu. Rok później także próbowali porwać tego samego mężczyznę. Ten jednak uciekł. Dominik G. pracował w Komendzie Głównej Policji. Wcześniej był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Biura Ochrony Rządu. Obaj oskarżeni przebywają w areszcie. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. A informacje w tej sprawie zebrał Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Powstał projekt pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich w Lublinie. Inicjatywa została przedstawiona przez miejskich radnych PiS oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Monument miałby stanąć na placu imienia Lecha Kaczyńskiego przy Centrum Kultury. Instalacja ma mieć 8 metrów średnicy i ponad 2 metry wysokości. Odlane z brązu postacie pary prezydenckiej będą się obejmować, mówi radna Rady Miasta Lublin i przewodnicząca Społecznego Komitetu Małgorzata Suchanowska, która pomnik zaprojektowała. Byli przykładem miłości do siebie, ale też i do państwa, do ojczyzny naszej. Kamień położony w postaci takiej ławy jest wyrazem granic Polski. Ma charakter patriotyczny, ukazania, jak właśnie oni byli zaangażowani w swoją pracę. Poza tym czerwony marmur dookoła jest wyrazem ich poświęcenia, ale też i poświęcenia innych, poświęcenia życia wielu bohaterów dla naszej ojczyzny. Projekt uchwały w sprawie budowy pomnika trafił do Rady Miasta. Instalacja ma być sfinansowana ze zbiórki publicznej, a wstępny koszt pomnika to od 150 do 200 tysięcy złotych. Według najnowszych danych nepalskich władz w katastrofie samolotu pasażerskiego, który rozbił się koło lotniska w Katmandu, zginęło 49 osób. Do katastrofy doszło nad ranem czasu polskiego. W samolocie linii US Bengla było 71 pasażerów. Rzecznik miejscowej policji poinformował, że 22 osoby znajdują się w szpitalach. Niektóre są w stanie krytycznym. Do katastrofy lecącego z Bangladeszu samolotu doszło podczas lądowania. Maszyna wypadła z pasa, rozbiła się na znajdującym obok boisku piłkarskim, a następnie stanęła w płomieniach. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Maga.
magazyn sportowy. Dobry wieczór, w poniedziałki jak zwykle magazyn sportu walki, którego gościem jest dzisiaj Jan Błachowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zawodnik UFC, który już w najbliższą sobotę w Londynie stoczy swoją kolejną walkę dla tej organizacji. No i to jest walka z podtekstem, bo to jest rewanż. Tak jest, już się mogę doczekać. Rewanż z Jimmy Manuą. Poprzednią walkę pierwszą przegrałem, także mam coś do udowodnienia nie tylko sobie. On coś zabrał mi na polskiej ziemi, muszę to odzyskać teraz na jego terenie, także ja już nie mogę doczekać sobotniego wieczoru. To przypomnijmy w takim razie, bo to było prawie 3 lata temu, nie w marcu, a w kwietniu w Krakowie, pierwsza gala organizacji UFC w Polsce i ten twój pojedynek z Jimmy'm Manuą. Wiesz co, ja do tej pory mam koszulkę z tamtej walki, tam bodajże było napisane Jan Błachowicz, legendarna polska siła. No właśnie, nie było tej siły wtedy. Wtedy nie, ale wydaje mi się, że wróciła i tym razem eksploduje w 100%. Ja rozumiem, że twoja ekscytacja nie jest na pokaz, tak? Że ty tak naprawdę chcesz zrewanżować się, bo ostatnio w sporcie modne jest takie stwierdzenie, to Adam Małysz wymyślił, że jego w ogóle nie interesuje żadne zwycięstwo w turnieju, jego interesuje tylko i wyłącznie najbliższy skok. I coraz więcej właśnie sportowców mówi o tym, że interesuje ich tylko to, co ich czeka, odrzucając emocje. Trzeba zrobić dobry skok, trzeba dobrze strzelić karnego, trzeba zrobić dobrą walkę. No dokładnie, ja się pod tym podpisuję w 100%. Z własnego doświadczenia też wiem, że jak gdzieś tam kiedyś wybiegałem już, to będzie po walce, to będę robił, jakie plany, to później ta walka właśnie się nie układała. I teraz się skupiam tylko i wyłącznie na najbliższym przeciwniku, jest to dla mnie priorytet. Jakby w tym momencie kończy się moje życie, a zacznę dopiero po walce na nowo, będę planował, co będę robił, z kim będę walczył, kiedy będę walczył. Także nie wybiegam poza sobotę. Miałeś już takie sytuacje, że po przegranym pojedynku jeszcze raz walczyłeś z tym samym rywalem i to było zwycięstwo. Czy to pomaga? Czy to, że zna się już tego zawodnika, że czuło się jego oddech, siłę jego ciosu, pewnego rodzaju akcje, które można zrobić, których nie można zrobić, to jest pomoc? Czy jednak teraz po 3 latach zarówno ty, jak i on będzie się zupełnie kimś innym i tamten pojedynek i wracanie do niego w ogóle nie ma sensu? No ja do tego pojedynku nie wracam, bo dla mnie to jest historia, zamknięty rozdział, teraz piszę nowy scenariusz, ale osobiście dla mnie pomaga coś takiego. Jeżeli już z kimś walczyłem, czy w ogóle nawet na treningu, jak już z kimś zrobiłem jedną rundę, to ta następna zawsze mi idzie lepiej, więc tu też cieszę się, że już z nim walczyłem, bo będę go miał lepiej rozpracowanego, rozgryzionego, rozłożonego na części pierwsze i to wykorzystam. Ciebie też. Wydaje mi się, że on się pomyli i to dużo, że on będzie właśnie myślał, że ja będę dokładnie tym samym zawodnikiem, a będzie zupełnie inaczej. Ale to wiesz, to wychodzi taka pycha z ciebie, bo ty pokorny, a on uważasz zadufany po tym zwycięstwie. Ja myślę, że tak nie będzie. Ale był zadufany. On też ma chyba świadomość tego, że to jest rewanż i że ty na ten rewanż będziesz bardzo zmotywowany. No dlatego też jestem przygotowany na najlepszą wersję Jimmy'ego Manuły. Jaka będzie. I to nie jest tak, że gdzieś go lekceważę, czy podchodzę jakoś luźniej do tej walki. Broń Boże, no właśnie wydaje mi się, że wykonałem dużo więcej pracy niż w ogóle szykując się do poprzedniej walki z nim. Obóz w ogóle przygotowawczy był mega fajnie zorganizowany, z mega dobrymi sparring partnerami, także naprawdę podchodzę do tej walki bardzo poważnie. A wydaje mi się, gdzieś tam tak czuję po kościach, że jednak Jimmy będzie myślał, że ja będę tę walkę prowadził w podobny sposób jak nasza pierwsza. Powiedziałeś o obozie, powiedziałeś o sparring partnerach. To byli wśród nich tacy, którzy mają takie kowadło w ręku jak Manuła? To znaczy ja walcząc z Jimmym, sparowałem na przykład też z Arturem Szpilką czy z Izu Ugonowym, także wydaje mi się, że znaczy jestem pewien, że takiego kowadła jak Artur nie ma na 100%, a tak dobrze technicznie boksersko też nie jest poukładane jak Izu. Do tego dochodził Michał Materla, Tomek Narkun, Marcin Tybura, Daniel Omielańczuk, także mógłbym tu jeszcze wymieniać naprawdę z 15 minut minimum tych sparring partnerów, którzy mi pomagali do tej walki i każdy wniósł w to przygotowanie
coś, co mi pomoże wygrać tą walkę. Wspomniałeś o Tyburze. Marcin wrócił, tak? Tak, wrócił, jest już. W jakiej formie? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Zrobiłem dwa ostatnie sparingi z nim. To fajnie się rusza, pomimo że jest na roztrenowaniu. Wspomniałem o tym nieprzypadkowo, dlatego że Marua jest w pewien sposób, ale tylko w pewien sposób, podobnym typem co Derek Lewis, prawda? Czyli człowiekiem, który jest niebezpieczny do ostatniej chwili, dlatego że ma nokautujący cios. I co Marcin mówił po tamtej walce z Lewisem? Dlaczego tak się stało? W sumie niedużo mówił. No, powiedział tylko, że po prostu gdzieś Derek Lewis uspał jego czujność, tak? Gdzieś tam wyłączył jego taką, nie wiem, samozachowawczą jakąś obronę, no i pod koniec tej rundy wykorzystał to, trafił, no i już było po walce. Wnioski dla ciebie? Czujnym do samego końca. Dobrze. Łapki wysoko, dopóki sędzia nie powie stop, nie rozdzieli nas. To jest taki dosyć szczególny pojedynek, dlatego że jeżeli chodzi o wzrost, to żaden z was nie jest gigantem. Natomiast obaj macie taką nieprawdopodobną wręcz rozpiętość ramion. Bardzo duży zasięg. Chyba w ogóle rzadko się zdarza, że spotykacie się z człowiekiem, który ma podobny zasięg. Bo to jest 2 metry u jednego i u drugiego. Rzadko, ale zdarza się. Wzrost niespełna 190 centymetrów. No tak, no czyli to będzie po prostu wyrównane warunki dla wszystkich, porówne zasady, więc kto lepiej wykorzysta, może nie warunki, a powiedzmy takie cwaniactwo ringowe. Będziesz się bił? Po to tam jadę. No dobrze, ale chodzi mi o to, czy będziesz się bił w stójce, czy jednak wymyślisz coś innego? Nie chcę, żebyś plan zdradzał, bo nie ma planu. W tym globalnym świecie... Walka zaczyna się w stójce. Ja lubię tą płaszczyznę. Jeżeli nie będzie szło w stójce, gdzieś tam zacznę przegrywać punkty, tracić, czy będę naruszony, będę obalał. Będę szukał nokautu, będę szukał poddań. Jeżeli będzie trzeba, dociągnę decyzję. Jestem gotowy na każdy scenariusz. Waga dzisiaj? Dzisiaj rano na czczo było 97 kilo. To teraz jest więcej pewnie, nie? No to jest 99, 98, ale jest normalnie, nic nadzwyczajnego. Nie masz problemów ze zrzucaniem? Nigdy nie miałem, nie pierwszy raz to robię, także w piątek rano będzie 93 kilo. Dobrze, jutro już Londyn. Tak, jutro 15:30 startujemy, lecimy już do Londynu. Z kim? Lecę z Robertem Joczym, a później dolatuje do nas Robert Złotkowski i Łukasz Juras-Jurkowski. I oczywiście grupa kibiców z Polski, która też będzie mnie wspierać. Ta narzeczona? Oczywiście będzie. Pani menadżerka? Zawsze jest, będzie kibicować. Jak tylko może, to jest. Dobrze. Jak wygląda ten ostatni etap zrzucania bagi? Ty masz z tym problem, czy zawsze to jest gładziutko? Czy to nigdy nie jest gładziutko, bo jest każdy z nas zawodnik. Przepraszam, rzeczywiście jako człowiek, który nie musi zrzucać bagi w tej chwili, powiedziałem herezję. Ja nawet nie wiem, jak do tej Bożenki zadzwonić. Inaczej już dzięki, na przykład Body Chief, firma, która dostarcza mi jedzenie. No i mam to tak poukładane, że schodzi mi ta waga, pomimo że jem dość dużo, tak, i smacznie. I mówię, no na dużo w czwartek i będę miał jakieś 97, więc rzucę 2 kilo. Rano się obudzę, będę miał w piątek rano 95. Smacznie i to zrobię z wody w wannie. Polega to na tym, że wchodzi się do gorącej wody w wannie, siedzi się jakieś 15-20 minut w tej bardzo gorącej wodzie, wychodzi się i się wchodzi na kolejne 15-20 minut pod kołdrę i po prostu człowiek się poci. Wszystko w porządku, Janek, się poci. Muszą być na kolejne. Po pierwsze, musi być wanna w hotelu, a po drugie musi być ciepła woda. Słyszałem się ostatnio, że jedna z wann została odwołana. UFC na szczęście te warunki spełnia i zawsze załatwi hotel, w którym jest i wanna. UFC. Tak? Nie było tego? To nie. To ja się jeszcze z tym nie spotkałem. Zawsze mam wannę i gorącą wodę. No to dobrze, to ta walka w sobotę, Londyn, takie normalne warunki czasowe, nie trzeba żadnej aklimatyzacji robić, znaczy chyba Manuła będzie miał większy problem, on chyba ze Stanów. Leci na on ze Szwecji. Ze Szwecji. Tak, on szykował się w Szwecji, Gustafsona, tak. Widziałeś jego ostatnie walki, czy zostawiasz to trenerom? Skupiam się na tych, na które przegrał, czyli z Ramblem, z Gustafsonem i z Ozdemirem. A on pewnie na tych, z którymi ty przegrałeś, czyli na swojej walce z Koreem Andersonem. Na przykład, ale zawodnik zawodnikowi nierówny, więc ja to udowodnię w sobotę. To prawda. Skoro jesteśmy przy tej kategorii półciężkiej, no to powiedz jeszcze, bo nie sposób w tej chwili w Polsce, zajmując się wszechstylową walką wręcz, nie wspomnieć o pojedynku
Tomka Narkuna z Mamedem Halidowem. Tym bardziej, że to prawie była twoja kategoria wagowa, jeden z zawodników z twojej, a drugi także w niej kiedyś walczył. No tak, ale kategoria 92, catchweight, bardzo dobra walka w wykonaniu obydwóch. Uważasz, podobnie jak bardzo wielu obserwatorów, że to była najlepsza walka w Polsce? Musiałbym jeszcze raz obejrzeć na spokojnie, bez emocji. I wtedy mógłbym... Musiałbym sobie też przypomnieć inne walki, jakieś, które gdzieś tam były wyróżniane. Ale jedna z najlepszych. Jedna na pewno. Jedna z bardzo emocjonujących, jedna z lepszych. Na pewno, jakie widziałem. No i teraz, jak uważasz? Czy oni powinni mieć rewanż? Czy należałoby budować te swoje kategorie? No bo jeżeli znów będziemy czekać na rewanż, to znów one będą zamrożone. No jako byłego mistrza KSW w kategorii półciężkiej, to wypada mi się ciebie spytać o to. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia i niech oni decydują. Ja bym jeszcze raz chętnie zobaczył tą walkę. Między nimi? Między nimi, ponieważ ta była tak dobra, że fajnie byłoby. I, no i mogło się różnie to skończyć w tej walce, tak? Więc tam... Dlatego chciałbym zobaczyć to jeszcze raz. Ale czy to musi być od razu, czy może każdy zrobić po jednej i później to zestawić ich, to już nie należy do mnie ta decyzja. No i poza tym ta walka wcale nie musi wyglądać dokładnie tak samo, dokładnie, jak ten pojedynek, który widzieliśmy w Łodzi. A zatem nie pytam o plany, bo tak jak powiedziałeś, planów nie ma, jest tylko i wyłącznie ten najbliższy pojedynek z Manułą. Londyn, to dobrze, że Londyn już nie ze względu na strefę czasową, ale na to, że wydaje mi się, że tam będzie sporo Polaków. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę właśnie, bo wiem, że będzie dużo polskich kibiców, za co już im dziękuję, a po drugie spróbuję się dostać do Hogwartu i jeszcze mam do zwiedzenia kilka masońskich budowli, które też mnie ciekawią w tym mieście. Dobrze, tylko żebyś czołem w te drzwi na dworcu nie walnął, jak to się niektórym zdarzało, bo trzeba mieć tajemną moc. Jan Błachowicz był Państwa gościem w dzisiejszym magazynie Sportu Walki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Świat w powiększeniu. Witam Państwa, teraz już nie o sporcie, a o wielkiej polityce. Pora na świat w powiększeniu. Przywitałem Państwa, pora przywitać naszego gościa, pani Aleksandra Rybińska, publicystka w polityce.pl. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panią. A będziemy rozmawiać o tym, o czym napisał wpływowy niemiecki tygodnik Spiegel, Der Spiegel, mianowicie: długi proces formowania rządu w Niemczech sprawił, że wbrew oczekiwaniom kanclerz Angela Merkel, no i oczywiście prezydent Francji Emmanuel Macron, nie mają na marcowy szczyt Unii Europejskiej wspólnych propozycji reform wspólnoty. I nawet w tym tygodniku niemieckim możemy przeczytać taką opinię, że sprawa jest odwołana. Rzeczywiście? Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo jest. Na tych reformach niż Niemcom. Pani kanclerz, jeśli by zaproponowała jakieś zmiany, to byłyby one prawdopodobnie bardziej natury kosmetycznej niż rzeczywistej. To jest pierwsza rzecz. No, druga rzecz oczywiście, że formowanie rządu w Niemczech trwało prawie 6 miesięcy, co tak zablokowało w pewnym sensie wszelką działalność na poziomie europejskim. No, Niemcy mieli inne zmartwienia, w związku z tym nikt nie pracował nad możliwościami reformy strefy euro. No i oczywiście, dlaczego może zostać odłożona na zawsze? No bo kalendarz jest troszeczkę napięty, to znaczy mamy z jednej strony Brexit, który musi się dokonać do maja 2019, tak. Mamy negocjacje bardzo trudne nad przyszłym budżetem unijnym, no mamy wiele innych kwestii, jak kwestia migracji, która pozostaje nierozwiązana, w związku z tym kalendarz jest bardzo napięty i jeszcze mamy wybory. Ewentualnie wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi. Wojna handlowa, tak, ze Stanami Zjednoczonymi, która prawdopodobnie stanie się priorytetowa, szczególnie dla Niemiec, bowiem Niemcy są mistrzami eksportu. Rzeczywiście, na przykład eksportu samochodów, no to Niemcy będą mieli bardzo poważny problem. Znaczy jakiegokolwiek eksportu. Chyba George Friedman wyliczył, że jeżeli na przykład Niemcom zmaleje eksport o 5%, to im spadnie PKB rzędu 2,5%.
20%. To jest poważny spadek, w związku z tym Niemcy muszą dbać o tą kwestię bardziej niż ktokolwiek inny, więc prawdopodobnie to weźmie priorytet nad innymi sprawami, jak nad reformą Eurostrefy, która dla Niemców nie jest taka istotna. A to spróbujmy odwrócić tę perspektywę na chwilę. Dlaczego prezydentowi Francji tak bardzo na tym zależy? Bo spotkałem się ostatnio z taką opinią, którą podzielam, że Emmanuel Macron jest politykiem, który właściwie w ten sposób jest stworzony być może przez Unię Europejską. Ten jego sukces we Francji z całą pewnością i on bardzo instrumentalnie traktuje Unię Europejską. Wielu ludzi zarzuca Donaldowi Trumpowi to, że to jego hasło America First jest takie bardzo niewłaściwe z punktu widzenia reszty świata. A mam wrażenie, że Emmanuel Macron właśnie tak traktuje Unię Europejską, by realizować przede wszystkim francuskie interesy. Zgadza się. Emmanuel Macron chce udowodnić, że to, co mówił w kampanii, czyli że Unia Europejska może służyć Francji. Zamiast służyć Niemcom, może służyć Francji. Znaczy, może działać na korzyść Francji. To obiecywał w czasie kampanii. No i teraz musi to udowodnić. To znaczy, to wymaga z jednej strony działania protekcjonistyczne, które widzimy. To była kwestia chociażby dyrektywy o pracownikach delegowanych, gdzie Francja po prostu przeforsowała pewne rozwiązania dla Polski niekorzystne, ale na które Niemcy się zgodziły, żeby właśnie Francuzom coś dać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz obok protekcjonizmu, no to jest oczywiście reforma strefy euro w taki sposób, żeby Francuzom troszeczkę właśnie te eksporty skoczyły i żeby ożywić przemysł francuski, który bardzo mocno ucierpiał w ostatnich latach, podczas gdy niemiecki rozwija się prężnie. Więc podczas kampanii prezydenckiej Macron mówił, że euro to jest taka marka bis. To mówił to samo, co pani Le Pen zresztą, ciekawe, że to jest taka marka PiS i że w zasadzie Unia Europejska przestała być wspólnotą, która działa na korzyść Francji, z której Francja czerpie jakiekolwiek korzyści, tylko że wręcz przeciwnie. W związku z tym on chciałby to odwrócić. No, żeby to zrobić... Ale skąd jego taka wiara, że to się da odwrócić, bo jeżeli Unia, przyjmiemy takie założenie, że komukolwiek służy, no to nie da się ukryć, że to Berlin rozdaje karty. No ale poprzez porozumienie z Berlinem zawsze jest jakaś nadzieja, że Berlin także tutaj będzie próbował wyrównać troszeczkę tą sytuację, dlatego że oczywiście dla Berlina też nie jest korzystne, że nie ma żadnych partnerów równowartych. No bo to jest problem, żeby na przykład reformować taką Unię Europejską, to Niemcy tego nie mogą zrobić same. One potrzebują do tego partnerów, a wszystkie inne państwa są o wiele słabsze niż Niemcy. I także Francja, znaczy także Macron ma świadomość tego, że Francja jest junior partnerem w tym układzie obecnie. Cały problem, spór polega na tym, że Niemcy chcą, żeby najpierw Macron przeprowadził reformy wewnętrzne, tak żeby gospodarka francuska działała sprawniej, a wtedy, prawda... Przyciął ten ogromny można się ten deficyt przede wszystkim, wtedy można się zastanowić nad reformami, które by działały na korzyść Francji. Na razie jednak Francja jest o wiele słabsza w tym tandemie francusko-niemieckim, a Macron chciałby, żeby ten tandem znów był takim motorem napędzającym. Ja rozumiem, że tak naprawdę Niemcy mogą sobie spokojnie formować ten rząd, no to już niedługo, bo zaprzysiężenie po środę dokładnie, tak? Tak, lada chwila. Lada chwila i pani kanclerz osłabiona, ale jednak na czele rządu i... Tutaj Niemcy nic nie tracą, odkładając te reformy na plan dalszy, no bo to funkcjonuje tak jak zgodnie z ich oczekiwaniami, o tak bym to ujął. No tym bardziej, że niemiecki przemysł, niemieccy ekonomiści nie tylko ostrzegają przed jakimkolwiek pogłębieniem integracji w Eurostrefy, w każdym razie przed stworzeniem tego, że José Macron, czyli prawdziwej Unii Transferowej, gdzie transfery szłyby właśnie z Niemiec do Francji i innych krajów Niemcy południa. To by było finansowane z kieszeni niemieckich podatników. Oczywiście przed tym przestrzega niemiecki przemysł, bo bardzo duże tutaj było bardzo wiele się pojawiało takich listów otwartych w ostatnim czasie w niemieckich mediach, właśnie ze strony ekonomistów i tak dalej. Jeden z czołowych ekonomistów, Hans Werner Sinn, powiedział, że on już nie będzie doradzał niemieckiemu rządowi, bo go i tak nie słuchają, a on przestrzega właśnie przed jakimkolwiek pogłębieniem Eurostrefy w takim kierunku, żeby było uwspólnotowienie długu, a na to liczy Francja, bowiem dla Francji byłoby to oczywiście korzystne, żeby przerzucić część tego ciężaru. Der Spiegel
napisał, że w rzeczywistości Merkel chce Macrona jeszcze trochę pozwodzić, by zdobyć czas, aż wdroży się jej nowy rząd. No bo jest jeszcze wystarczająco wcześnie, żeby nadać planom Macrona niemiecki akcent. To rzeczywiście taki jest ten plan, żeby ten plan Macrona był jednak z tym akcentem właśnie takim, to ładne słowo, akcentem niemieckim. No tak, tym bardziej, że no tutaj wiemy też, że Macron zapowiedział, że chciałby na przykład przejąć Europejski Bank Centralny, żeby Francja go przejęła, ale Niemcy mają takie same plany. I o ile wiem, Berlin planuje, żeby posadzić na czele Europejskiego Banku Centralnego szefa Bundesbanku Jensa Weidmana, biorąc pod uwagę, że Niemcy mają obecnie wszystkie kluczowe stanowiska w unijnej administracji. Oczywiście oni by chcieli i oni tutaj myślę, że pewien kurs kolizyjny wejdą Francja i Niemcy, bo Macron ma bardzo daleko sięgające plany, co by chciał przejąć. On wyszedł też z tą propozycją, żeby stworzyć te ponadnarodowe listy do Europarlamentu, bo chciałby, tak powiedział, żeby Francuz był szefem Komisji Europejskiej. Niemcy nie i tamci nie i Macron. W kursie kolizyjnym, to czy możemy sobie wyobrazić, że w tym wspaniałym tandemie Unii Europejskiej Paryż-Berlin coś zaiskrzy, coś zaskrzyta za rok, za dwa, kiedy przyjdzie pora na te reformy? Oczywiście zaskrzyta, ponieważ Macron nie dostanie tego, czego chce. To jest już teraz jasne. W zasadzie było jasne od samego początku. Zresztą media o tym pisały, to nie jest żadna tajemnica, że nie dostanie tego, czego chce. To co, chciał się tylko tak pokazać, że oni też mają... Nie, no on oczywiście ma nadzieję, że on coś wynegocjuje jeszcze. Natomiast ja myślę, że pani kanclerz tu będzie twarda. No to jest jej ostatnia kadencja. Ona oczywiście chciałaby na ten, jako taka, na zakończenie przejść do historii jakimś mocnym akcentem. Dlaczego nie jakąś reformą właśnie w Europie. Natomiast... A może jakimś stanowiskiem w Unii Europejskiej potem? To wszystko jest możliwe, natomiast chodzi o to, że ona przez te 4 lata będzie musiała w jakiś sposób przede wszystkim zatrzeć złe wrażenie stworzone poprzez przyjęcie tych imigrantów, tego kryzysu migracyjnego. I ona musi wyjść teraz, znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli jej nie przejść do historii jako ten kanclerz, który otworzył granice i wpuścił jakieś ponad 1 000 000 nieudokumentowanych uchodźców, tylko stąd forsowanie tego pomysłu między innymi, żeby powiązać wypłaty funduszy unijnych w następnych ramach finansowych, między innymi z kwestią przyjmowania uchodźców, czego w żadnym traktacie nie widać. Czego nie widać, ale już się przyzwyczailiśmy troszeczkę do tego w Unii Europejskiej, że jeżeli czegoś nie ma, to zawsze można to stworzyć i jeżeli to jest konieczne, to okrężną drogą. Znaczy, pan Martin Selmayr... Ale tu nie wszyscy mają takie zdolności, to Niemcy mają takie zdolności. Pan Martin Selmayr, który został awansowany przez Junckera na sekretarza generalnego Komisji Europejskiej, jest znany z tego, że bardzo kreatywnie interpretuje traktaty. Bardzo kreatywnie interpretuje traktaty. No może tacy politycy w Unii Europejskiej są potrzebni. No bo cóż, traktaty są po to, by je interpretować. Tego nas może uczy życie. Dobrze by było, żebyśmy my też mogli mieli taką siłę, by je móc interpretować. Pani Aleksandra Rybińska z portalu. Yes.